Sycylia piękna, ciepła i tania. A ja muszę się przyznać ze wstydem, że tym razem moją ofiarą jest przydrożna dzika mandarynka. To ja sam zgotowałem sobie taki los. Wejdę pewnie na czyjąś posiadłość, ale mam nadzieję, że mnie nie zastrzelą, kiedy muszę podjąć taką właśnie decyzję. To zawsze uważnie słucham głosu rozsądku. I wiesz co? Nigdy nic nie słyszę. Cześć. To już 6 dzień, kiedy zwiedzam Sycylię, przemierzając ją jak do tej pory głównie pieszo. Wczoraj do późna w nocy montowałem dla was pierwszy film z tej wyprawy i bardzo proszę, zróbcie coś też dla mnie. Zasubskrybujcie kanał, dlatego że tylko 50% osób, które mnie oglądają, posiada subskrypcję. Kolejną rzeczą, o którą poproszę, aby zrobić dla mnie, to oczywiście łapki. Niekoniecznie w górę. W górę tylko wtedy, jak się podoba. Może być w dół, jak się nie podoba. Rozumiem. I komentarz. Jakikolwiek pod filmem. Nawet w postaci buźki uśmiechniętej bądź smutnej, jeżeli coś było nie tak. Jest to bardzo ważne, żeby materiał miał jak największy zasięg. No i oczywiście, żebym ja miał motywację do dalszej pracy. A oto reklama i festiwal próśb zakończony. Ja opowiem ci, jaki mam dzisiaj plan. Całe szczęście zaplanowałem około 20 km, a szczęście dlatego, że no mam drobną kontuzję, a mianowicie odcisk wielkości śliwki na poduszce przy palcach u prawej nogi. Jest to pewien dyskomfort, ale do wytrzymania. Jedyne co, to nie chciałbym tej kontuzji pogłębić. Dlatego dzisiaj spacerkiem idę sobie w kierunku kolejnego rezerwatu. Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną do końca filmu i będziesz z tej wędrówki i będziecie z tej wędrówki zadowoleni, tak jak ja. Jest piękny, słoneczny poranek, a ja muszę się przyznać ze wstydem, że mimo tego, iż jest to dzień 6, ja po raz pierwszy widzę Etnę, którą można zobaczyć z każdego zakątka wyspy. Nie wiem, dlaczego nie oglądałem się na nią wcześniej. Jest za mną. Tym razem moją ofiarą jest przydrożna dzika mandarynka. Niestety nie dojrzała jeszcze całkiem, ale jestem pewien, że skład witamin jest taki jak trzeba. Dlatego zaraz ją skonsumuję, na pewno dziko się krzywiąc. Następne, mam nadzieję, jeszcze przede mną. Mandarynki i kilometry. Z kwaterki wyszedłem cudownie czysty, z wypucowanymi bucikami i wypranym wszystkim. Na szczęście nie trwało to długo, bo trasa, którą sobie wymyśliłem, prowadzi mnie przez takie właśnie czary-mary. Już raz zeskrobywałem grubą warstwę błota z butów,
obkleiły mi elegancko moje obuwie. Przepraszam, ale nie szkodzi, chociaż czuję, że żyję. Ile można iść asfaltem w czystych i suchych butach? Pół godziny? No chyba, że jeździ bardzo dużo samochodów, jest niebezpiecznie, to trochę dłużej. Jakie miłe klimaty, droga polna na wsi. Czego można chcieć więcej? Zazwyczaj, kiedy idzie się wyznaczonym szlakiem i spotyka się takie błoto, to człowiek psioczy na organizatora, o czym on myślał, jak ten szlak wyznaczał. A w moim przypadku, niestety, nie mogę psioczyć na nikogo, bo to ja sam zgotowałem sobie taki los. Dalej widzę, chyba zaczyna się asfalt. Natura człowieka zmienną jest. Nie sądziłem, że będę się cieszył jak na wsi. Zamiast iść sobie miękkim gruntem, pójdę asfaltem. Punkt widzenia zależy od punktu chodzenia. To tylko przejazd kolejowy. No i jest bardzo zła wiadomość. Rozwalają mi się podeszwy w butach. Nie widziałem ich wcześniej. A druga zła wiadomość to jest brama na drodze. Ciekawe, że ta droga w ogóle istnieje. To byłby numer, jakby nie. Przejdę sobie boczkiem. Wejdę pewnie na czyjąś posiadłość. Ale mam nadzieję, że mnie nie zastrzelą. Bo powiem szczerze, w tej okolicy wiele znaków, jeżeli nie wszystkie, są przestrzelone. I chyba większość farmerów i plantatorów ma broń. Ale ja jestem dobrej myśli. Idę dalej. Może dojdę bez żadnych dodatkowych dziurek w ciele. Czego możesz mi szczerze i serdecznie życzyć. Swoją drogą, na tej drodze wieczorkiem spokojnie by można rozbić namiot, a nawet rozwiesić hamak na przydrożnych drzewach. Droga trochę zawalona. Sprawdziłem stan butów i jeżeli dojdę do strumienia, a dzisiaj dojdę, no jeżeli nie będę musiał się wracać, to za całkiem niedługo, i postaram się naprawić buta. Noszę ze sobą klej. Nie sprawdziłem tylko, czy jeszcze jest żywy, bo jeżeli jest, to skleję i będzie dobrze. Próbuję przebić się przez te krzaki. Nie chcę iść przez pole, bo znowu się cały obkleję błotem. No i fajnie, że takie drobne przeszkody są na drodze. Przynajmniej się nie nudzę. Żeby było weselej, dochodzimy do rzeczki. Obok jest linia kolejowa, więc jest także wiadukt. Jeżeli się okaże, iż przez te ugory nie przejdę, to będę atakował tamtędy. O, widzisz, coś się rozjaśniło. I teraz ciekawe, czy za tym wałem będzie A droga, B rzeka, C nic nie będzie. Odpowiedź C, nic nie będzie. No dobra, tylko gdzie w takim razie moja droga? Moja droga asfaltowa. Widzicie, to jest przygoda. To jest to, co niedźwiadki lubią najbardziej. Widzicie ten wiadukt, a w sumie most, bo pewnie kiedyś płynęła tędy rzeka. Dawno jej ta ziemia nie widziała.
widziałem, że gdzieś tam ta droga meandruje, wbiję się w nią i będę podążał dalej. Jako alternatywa zostaje pójście torami. Nie chciałbym jednak, żeby jakiś wkurzony maszynista skontaktował się z władzami i powiedział, że uno, wariato, con, Polonia zapiernicza po torach. I znowu zmiana planów. Koryto rzeki, sprawdziłem na mapie, odbija za bardzo na wschód, pod bardzo ostrym kątem. Tymi polami powinienem się przebić może kilometr, może dwa. Pójdę wzdłuż torów. Ryzyka nie ma żadnego, bo przecież nikt z obiadem w domu nie czeka. Miejsce, gdzie zaplanowałem nocleg, jest jeszcze bliżej nieokreślone. Dlatego mogę sobie eksperymentować. Mam przeczucie, że przy nasypie będzie ścieżka, którą uda mi się podążyć w wyznaczonym kierunku. A cała reszta, takie drobiazgi. Idealnie, zobacz. Jestem pośrodku niczego. Po raz pierwszy na Sycylii tak naprawdę, bo wszędzie było wszystkiego dużo. I wędruję sobie na azymut. Doszedłem do prostopadłego asfaltu i moja droga kończy się, dalsza droga, właśnie w ten sposób. Idę sprawdzić, czy jakiś szlak tam dalej prowadzi, jakiś drobny trakt, jakaś ścieżynka, bo naprawdę, jeżeli jako alternatywę mam drałowanie po szosie między samochodami, no to wolę pomęczyć się tutaj. Przynajmniej na razie wolę. Co będzie potem, zobaczymy. Może akurat jakaś ścieżka się trafi. Może przejdę przez ten zwał śmieci i moim oczom ukaże się piękna, wyłożona kruszywem droga polna. Kto wie, kto wie. A tak na poważnie, to muszę przedrzeć się jeszcze jakiś kilometr, może dwa, i zgodnie z informacją, której oczywiście wierzę, powinna zacząć się droga utwardzona. O, jakieś rozlewisko. No to ja wracam na tory. Dobrze by było, żeby przejechał pociąg, jeżeli ma przejechać. Ale idę czujnie. Gdyby on sobie jechał, to ja po prostu ucieknę. Dobrze, że tu nie ma żadnych nosorożców, hipopotamów, ani innych latających dywanów. Za to są kaktusy, stawik i jeden wariat, co drogę zgubił. No, elegancko. Kiedy muszę podjąć taką właśnie decyzję, czy wybrać drogę, która jest, czy pchać się w nieznane, to zawsze uważnie słucham głosu rozsądku. I wiesz co? Nigdy nic nie słyszę. Żeby nie było, to tutaj, co widzisz, to jest moja droga, którą planowałem wstępnie iść, a która pojawiła się na mapach CZ. Oczywiście żadnych pretensji,
dlatego że skąd mapy mogą wiedzieć, że droga jest nieutrzymana. Faktycznie tam kiedyś coś się działo, ale bardzo skutecznie zarosło. Za to ja mogę przeżyć coś ciekawego. Same plusy. Doszedłem do kolejnej poprzecznej drogi utwardzonej, nawet asfaltowej. Zaraz będę wiedział, czy droga, którą chcę iść, istnieje. A mam nadzieję, że tak. Tak przynajmniej to wyglądało. Czy dalej będę sobie rzeźbił. Bo wiesz na pewno, że ja nienawidzę się wracać. Zaraz wszystko będzie jasne. Zapewne dotrzemy na to pasmo górskie. W chwili obecnej idę drogą położoną dość spory odcinek od morza, ale za chwilę zakręci ona, przechodząc przez miejscowość o pięknej nazwie Biała Fontanna, Fontanny Bianche, skręci ona w stronę góry. I weszliśmy do Białej Fontanny. Piękna, urocza miejscowość, a dokładnie jej peryferie. Jaka ładna architektura. Domek. Niestety słońce uniemożliwia mi dokładne sfilmowanie, ale ktoś tu się naprawdę napracował. Aż szkoda, że nie mogę zrobić zdjęcia. Dom z nogami pająka. Spróbuję, może jednak się uda. Prawda, że świetny? To jest ta ładniejsza strona Italii. Zadbane ogrodzenia, dużo zieleni, kwiaty, otynkowane, pomalowane domy. Zwróćcie uwagę na miłą panią, jak ciepło jest ubrana. To jest kwestia przyzwyczajenia się do temperatury. A tutaj mogę uzupełnić zapas wody. Zgodnie z mapą sprawdzimy, czy działa. Działa. Będziemy lać wodę. Droga przebiega troszkę bokiem, ale jak można byłoby przejść 200 metrów od wody? Ja sobie tego nie wyobrażam. A czuję, słuchaj, czuję ten powiew od morza. Ma tu ono inną barwę, być może dlatego, że jest nasłonecznione. Dla mnie to jest lazur, ale pewnie panie mają na ten temat inne zdanie. Napiszcie proszę, jaki to jest kolor, bo wiesz, że my faceci to znamy tylko trzy podstawowe oraz czarny i biały. Są chwile, kiedy piękno jest nie do zniesienia.
to jest chyba jedna z nich. Po prostu niesamowity widok, niesamowite miejsce, niesamowita energetyka. Obowiązkowy punkt na mapie Sycylii. Fontanna Bianca. Zapamiętaj. Grzechem byłoby nie przejść się po plaży. I oczywiście po tym miłym chodniczku. Ciekawe. Jakby ten bar był otwarty, to mu chętnie przyjął kawusie. Ale nie tracę nadziei. W razie czego pójdę dalej. O, działa. Buongiorno. Quell'acqua? Sì, prego. Vale. Io parlo pochissimo italiano, ma capito meglio. Pronto, ready. Grazie. Non parlo inglese perché io voglio imparare mio italiano. Italiano. Możesz wyobrazić sobie lepszy poranek na plaży, nad morzem. Myślę, że w słońcu jest jakieś 22-23 stopnie. Wieje wiaterek, szumi morze, a ja piję włoską kawę, espresso, jem pizzę. Coś niesamowitego. Jeszcze raz zachęcam. Kawa i pizza w tym magicznym dla mnie miejscu kosztowała 4,20 euro. To jest pewnie jakieś 18 zł. Przyznasz, że niedrogo. Nie byłem nad polskim morzem, ale z tego co słyszałem, to ceny są po prostu kosmiczne. Sycylia piękna, ciepła i tania.
jeśli moje plany i trasa ułożyłyby się troszkę inaczej, to absolutnie nie wykluczałbym noclegu w takim miejscu pod zadaszeniem. Nie sądzę, abym tu komuś przeszkadzał, a byłoby przyjemnie, zacisznie, magicznie i nad samą plażą. Z tym, że jeszcze nie tym razem, może następnym. Tutaj, za tym barem, miejscowa byłaby idealna. To, na co zwróciłem uwagę, nie ma tutaj aż tylu kamer, co w innych krajach. Nie wiem, z czym to się wiąże, ale dla mnie bomba. Kolejne pomieszczenia, które zapewne wytrzymałyby moją obecność. Może trochę mało miejsca, ale jak się nie ma, co się chce, to przecież się chce, co się ma. Prawda? Ja jestem zauroczony tym miejscem. Nie uwierzysz, ale nawet nie wiedziałem, że ja trafię na tą plażę. Po prostu wędrówka pełna kontrastów. Najpierw miała być droga, a jej nie było. A później nie sądziłem, że trafię w tak wspaniałe miejsce, a trafiłem. Zauważyłem, że dalej wszystko jest ogrodzone. Muszę się jakoś stąd wydostać. A przecież jakiś byle płot mnie nie zatrzyma. Cały ten dzień aż do wieczora będzie niesamowity i pełen przygód, wspaniałych widoków i przeżyć. Cieszę się, że dotrwaliście do samego końca i już teraz zapraszam na następną część. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje, lajki i oczywiście udostępnienia. Im ich jest więcej, tym jest lepiej. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku.